Cześć. Ja jestem Łukasz Czarnacki. Tak, możecie mnie znaleźć w internecie, na Gmailu, Twitterze, Facebooku. Pracuję dla Rebased. I będę wam dzisiaj mówił o strukturyzowaniu kodu JavaScript. Nazwałem to trochę inaczej. Programista gotuje, jak nie zrobić spaghetti z kodu JavaScript i jQuery. I pokażę wam, jak nie zrobić spaghetti. Pokażę wam też, jak można zrobić te spaghetti, dlaczego go nie robić. Jak zaczynam projekt, to wyobrażam sobie, że to będzie wyglądało mniej więcej tak. Nie wiem kiedy, nie wiem w jakim momencie to zaczyna wyglądać o tak. I to, jeżeli chodzi o kod Railsów, to jeszcze tak może nie jest tak strasznie, ale przyjrzyjmy się chwilę temu obrazkowi. Ale w JavaScripcie jest dużo prościej. Ja mam takie teorie na ten temat, dlaczego tak jest. I najpierw wam powiem, co to jest ten kod spaghetti. Więc to jest kod, który jest trudny do przeczytania, ma wiele różnych punktów, w których nie wiadomo, w którą stronę idzie ten kod i jakby ciężko go debugować i tak dalej. I zaczyna to się tak, że mamy swoje jakieś tam garnki, tak? I musimy te garnki jakoś przygotować, więc robimy sobie trigger jQuery i mówimy, że na wydarzeniu load coś tam zrobimy. No i okej, to jest fajne, mamy czysty kod. Więc dodajemy sobie, potem się okazuje, że jak klikniemy na tej liście naszych garnków na coś, to też trzeba coś tam zrobić. No i to jeszcze jest też fajne. Nasz kod jest dalej krótki i super. No ale potem się okazuje, że trzeba zrobić jeszcze jedno i później dochodzimy do czegoś takiego, że mamy tych linii na przykład 1000 w pliku i głównie są to jakieś w jQuery, zazwyczaj się spotykam w projektach z tym, że są to jakieś funkcje, które są wywoływane na zdarzeniach. No i teraz, dlaczego to jest takie złe moim zdaniem? Bo ktoś może powiedzieć, że okej, ale mi dopasuje, w sensie mam 1000 linii w pliku, mam tam tych wywołań, nie wiem, 200 różnych eventów i mi to pasuje. Nie, to jakby to wydaje się ok, ale jakie są z tym problemy? Problemy są z tym takie, że jak nawet robimy w Rubim jakiś program, tak? I funkcje, metody, które tam robimy, one mają jakieś swoje nazwy i nawet jeżeli nie piszemy dokumentacji, co już jest samo w sobie złe, to powiedzmy, że nie piszemy tej dokumentacji ani w Rubim, ani w JavaScriptie, to w Rubim, chociaż będziemy mieli te nazwy metod, które jeżeli dobrze zrobimy, no to będą nam cokolwiek mówić o kodzie. No w jQuery jest tak, że okej, możemy tworzyć sobie jakieś funkcje, ale jednak większość tych wywołań na eventach, na tych zdarzeniach, nam mówi okej, zrób coś na kliknięciu, a nie mówi, co będziemy robić na tym kliknięciu. No i to jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że no, jak mamy takich plików kilka, no to już gubimy się, nie wiemy, jeżeli podepniemy pod jakiś element 10 zdarzeń, no to zgubimy się, gdzie je podpinaliśmy i co się dzieje. I oczywiście można tam jakoś to debugować, można jakoś tam próbować to ogarnąć, ale jest to dosyć trudne. Teraz mam do was pytanie, ile z was, ile osób w ogóle wie, co to jest asset pipeline? Niedużo. Dobra. Ja też nie do końca wiem, ale okej. Kto uważa, że asset pipeline nam pomaga jakkolwiek tym... No dobrze, to dobrze uważacie, to myślałem, że będzie, bo spotkałem się z takim mniemaniem u niektórych osób, że Asset Pipeline nam w jakiś sposób pomaga. Asset Pipeline to w skrócie jest narzędzie, które nam pozwala jakoś ustrukturyzować pliki, JavaScript, CSS i ogólnie inne asety w projekcie. I to nam daje takie iluzoryczną kontrolę nad tymi JavaScriptami, bo możemy, jeżeli tworzymy jakiś kontroler, to nam się tworzy plik o tej samej nazwie, który jest plikiem JavaScript albo JSCopy, zależnie jak mam ustawione. No i wydaje nam się, że to jest fajne, no bo mamy w innym pliku jakoś, w jednym pliku mamy zebrane wszystko, co dotyczy na kontrolera. No ale generalnie jak przyjrzymy się, co się dzieje z tym kodem, no to on jest po prostu sklejany. Więc no, w niczym to nie pomaga, generalnie i tak wszystko będzie wrzucone do jednego pliku. Można to inaczej sobie tam jakoś trochę definiować oczywiście, ale no, to nie jest żadne rozwiązanie.
I teraz tak, co tu dalej zrobić? Powód jeszcze jeden, dla którego tak łatwo jest zrobić ten kod spaghetti w JavaScriptie, jest taki, że JavaScript ma parę dziwnych założeń, znaczy dziwnych z punktu widzenia kogoś, kto programuje na co dzień w Rubim. I pierwszym z takich założeń, dlatego tam jest gwiazdka zły JavaScript, bo ja nie uważam, że jest zły, tylko trzeba się przestawić na niektóre rzeczy. Pierwsza taka rzecz, która potrafi bardzo zaboleć, jest taka, że jeżeli definiujemy jakąś zmienną i ona nie ma tego przedrostka słowa kluczowego var, to wtedy ta zmienna będzie przypisana do przestrzeni nazw, do globalnej przestrzeni nazw, czyli będzie zmienną globalną. Nawet jeżeli jesteście początkującymi programistami, to wiecie, że globalne zmienne to nie jest zbyt dobra rzecz. A tutaj to jest jakby coś, co można zrobić, nawet nie wiedząc o tym do końca. No bo w tym momencie, gdybyśmy napisali taką funkcję, ona to może przypominać jakieś niektóre języki, no to ten result by był zamknięty w bloku tej, jakby w tej funkcji i by był zmienną lokalną. No a w JavaScriptie ten result jest zmienną globalną i to jest pewien problem. Oczywiście no można napisać to w ten sposób, jest ok, ale trzeba o tym pamiętać, tak, że mam ten problem, że wszystko jest przypisywane jako zmienna globalna, jeżeli nie powiemy inaczej. Druga sprawa jest taka, że... Żeby nie pamiętać, wystarczy, że jest hinta, bo to jest hinta używać, prawda? No można, tylko wiesz, na przykład ja nie widziałem, żeby jeszcze... Ja nie wiem, jak miałem już kilka projektów na swoim koncie, które jakby wziąłem od kogoś innego, aż przejąłem po kimś, no to ja nie widziałem, żeby tam był na przykład JS Hint. No i można wiele jeszcze robić, ja pokażę, co tam robić, ale no... Ludzie tego nie robią często, tak? Więc, można też CoffeeScripta używać i on to też załatwi. No, jest na to wiele sposobów. Druga sprawa jest taka, że jak deklarujemy funkcję, to możemy napisać taką konstrukcję, czyli napiszemy ifa i w nim deklarujemy jedną funkcję i potem drugą funkcję, które teoretycznie powinny... Tak intuicyjnie byśmy pomyśleli, że ta pierwsza powinna się stworzyć, a druga nie. No ale tu jest tak samo, że funkcje są tworzone niezależnie od tego, w jakich są konstrukcjach są, znaczy niezależnie od tego, czy są ify, czy nie, to są tworzone w tej globalnej przestrzeni nazw. No i to jest też jeden z problemów. Dlatego czasami ja się czułem jak robiłem JavaScript. No i sobie pomyślałem, jak to zrobić, żeby trochę jakby to opanować. No i się okazało, że w sumie fajnie było jakieś wzorce projektowych użyć, bo z jednej strony nie pamiętamy o tych wzorcach na co dzień, ale jak tak sobie pomyślimy o tym, co w Railsach jest już nam dane tak domyślnie, to tam jest już prawdopodobnie w kodzie Railsów jest większość znanych wzorców projektowych, które można jakoś zastosować w Rubim. Nie będę ich tłumaczył, bo to nie o to chodzi, ale w każdym razie tam jakby wiele się tego używa. No a jeżeli chodzi o Rails i JavaScript, no to nie mamy nic, tak? Mamy CoffeeScripta, którym można sobie jakoś tam pomagać, ale jeżeli chcemy napisać JavaScript jakby w aplikacji Railsowej, no to nie mamy zbyt wiele takich narzędzi, które nam pomogą, bo nie mamy frameworka, bo nie wiem, nie użyliśmy Embera, nie użyliśmy Angulara, a piszemy właśnie kod i potem mamy spaghetti. No i pierwszym takim wzorcem, który nam może pomóc, jest wzorzec modułu. Zacznijmy od takiego bardzo prostego kawałka kodu, któremu tworzymy sobie obiekt. W JavaScriptie jest obiekt. Wygląda trochę jak taki hash w Ruby. No i to skojarzenie jest dosyć dobre, bo rzeczywiście taki obiekt ma swoje właściwości i na te właściwości możemy coś przypisać. W naszym module no, fajnie było mieć jakieś ustawienia początkowe. No i w tym momencie mamy przypisane na to drugi obiekt, który też ma jakieś swoje właściwości. No już mamy jakiś taki fajny początek. Teraz jako właściwości możemy też przypisać funkcję. I teraz jeżeli przypiszemy tą funkcję, to będziemy mogli wywołać tą funkcję na tym module. Tak jakby to Ruby można to porównać do tego, jakbyśmy zrobili metodę statyczną na module, jakby ktoś chciał to porównywać. Chociaż porównywanie też jest ciężkie, bo jakby JavaScript się na innych założeniach opiera. Możemy sobie stworzyć więcej takich funkcji.
I ja się spotkałem z takim czymś, że większość ludzi robi na przykład moduł, w którym dużo się dzieje, ale jedna funkcja jest, która to jakoś rozpoczyna, w sensie odpala na stronie. I często nazywa się Init czy Initialize, i tam się dzieje cała magia. I teraz tak. Tak jak tam na dole widać, można sobie odpalić takie funkcje wywołujące po prostu na tym module. I w tym momencie pytanie, co już nam to poprawiło. Pierwsza rzecz jest taka, że jest jakieś nazewnictwo, które jest w miarę sensowne. Znaczy, to jest, nie jest jakiś realny przykład, ale powiedzmy, że gdybyśmy zrobili te funkcje z nazwami, które nam coś mówią, no to w tym momencie, jeżeli byśmy je wywoływali, to wiadomo było mniej więcej, co się dzieje, tak? Druga sprawa, wygraliśmy z tymi zmiennymi, z funkcjami zmiennymi globalnymi, tak? Czyli mamy te funkcje, mogą być nawet krótkie, no bo i tak je wywołujemy w kontekście tego naszego modułu, tego obiektu. Więc nie muszą to być, nie musimy się martwić, że coś sobie nadpiszemy. I teraz, jeżeli zrobimy więcej takich modułów, będziemy je gdzieś tam rzucać na stronie, to na pewno będziemy mieli takie, jakby ten kod będzie zenkapsulowany, będzie łatwo go, będzie jakoś ustrukturyzowany w tym momencie. To jest dobre, gdy taki moduł jest dobry, gdy chcemy wywołać coś raz na stronie. Na przykład mamy jakąś stronę z naszego bloga, no i chcemy poddawać jakieś funkcje na zdarzeniach, poddawać jakieś właściwości i tak dalej, więc tworzymy taki moduł, on się raz go odpalamy jakieś metody i on się tam wykona, ale bez możliwości już na przykład zdefiniowania jakichś innych ustawień i tak dalej. Teraz możemy już sobie ten wzorzec podrasować troszkę i możemy go zamknąć sobie, napisać go jako funkcję. No i w tym momencie, jak widzicie, ja dodałem tylko to, że teraz przypisuję na ten moduł, przypisuję funkcję. Funkcja też jest w JavaScript obiektem. I do tej funkcji będę przypisywał kolejne właściwości, ale teraz tym razem na przykład, tak jak tu widzicie, zrobię o.settings. I na te właściwości będę przypisywał moje obiekty i moje funkcje. No i w tym momencie, jeżeli zwrócę ten obiekt i tam na dole jest takie coś, że zwracam ten obiekt i przy okazji za zamknięciem tej funkcji są nawiasy kolorowe, co w JavaScriptie oznacza, że ona zostanie od razu wywołana. No i to mi daje to, że jak teraz będę chciał sobie zdefiniować funkcję, która jest prywatna, to mogę zdefiniować sobie tą funkcję w funkcji i ona nie będzie widoczna na zewnątrz, czyli nie będzie można napisać own module .bake privately, tylko to będzie metoda, którą mogę używać tylko i wyłącznie w tej przestrzeni. No i tu już jakby widać intuicyjnie, że można większe konstrukcje robić z jakimś publicznym API, które będzie miało sens, które nie będzie plik, który ma 1000 linii i którym nie będziemy wiedzieli, jak to ogarnąć. Tak? A nie jest globalna. Tak. Bo to jest. Tam był inny przykład, tam był if, no nie? Więc jakby tutaj nie mam tego problemu. Nie? Dobra. Teraz jeżeli możemy sobie zdefiniować klasy i zaczynamy od tego, że tworzymy sobie obiekt funkcyjny i przypisujemy go na jakąś nazwę tak samo jak z tym modułem. Co to będzie innego, to będziemy mogli tą klasę później sobie, bo tak, w JavaScriptie nie ma klas ogólnie, nie ma takiego pojęcia jak klasy. JavaScript się opiera na czymś, co się nazywa dziedziczeniem typowym. I to jest trudne trochę do zrozumienia na początku, jeżeli ktoś dużo robi w takim klasycznym programowaniu obiektowym, jak właśnie w Ruby. Więc jak stworzymy sobie taką funkcję, to możemy też na tą funkcję, jako że ona jest obiektem, przypisywać właściwości. Tak samo jak tam utworzymy sobie jakieś właściwości podstawowe,
i wypełnimy tą funkcję jakimś kodem i to będzie nasz konstruktor. No i tu już jakby też intuicyjnie widzimy, że jest to podobne do takiego konstruktora w klasie. To nie jest klasa, to jest dalej obiekt, ale jest tu jakieś podobieństwo. No i w tym momencie, jeżeli do tego konstruktora wrzucimy sobie jakieś zmienne i przypiszemy sobie na disie, to w tym momencie one będą dostępne w przestrzeni tego modułu i będziemy mogli ich używać w innych funkcjach tego modułu. Znaczy właściwie to już teraz są metody, no bo funkcja na obiekcie jest metodą. No i tam co robimy? Aha, co robimy na górze w tym konstruktorze? Przypisujemy element na disElement, to jest taka konstrukcja też, którą często spotykamy w programowaniu obiektowym i sprawiamy, że nasza zmienna settings będzie się składała z tego, co mam w default settings i z tego, co przekazaliśmy jako settings do konstruktora. No i w tym momencie możemy dodać sobie inne funkcje, ale użyjemy do tego słówka, które jest słowem prototype. No i w tym momencie, tak jak mówiłem, JavaScript dziedziczy prototypowo. Nie da się dopisać, nie da się zrobić klasy i stworzyć z tej klasy obiektu, tej klasy, ale za to da się stworzyć z obiektu obiekt, który będzie posiadał te funkcje, które jakby wywołamy na tej właściwości prototype. To jest dosyć zawiłe, jakby ten prototype to jest, zawiera w sobie obiekt z właściwością constructor i tam się dzieje jeszcze parę rzeczy, no ale tak jakby prosto jakby to wytłumaczyć, to jeżeli wywołamy prototype na tym OpenGadget i potem napiszemy .bake, to ta funkcja będzie dostępna we wszystkich obiektach, które stworzymy z tego obiektu. I to wygląda... W tej funkcji możemy teraz coś tam zrobić sobie. Tutaj ja tylko tak naprawdę dodaję coś do HTML-a. I jeżeli teraz zobaczymy sobie, jak to wywołać, to znaczy możemy napisać trochę jak właśnie już bardziej to wygląda, tak jak programowanie obiektowe, bo piszemy sobie OG równa się new OpenGadget i przekazujemy mu ten element, tak? I teraz możemy wywołać na tym funkcję bake i to będzie już funkcja, znaczy to będzie metoda tego nowego obiektu. I to się przydaje, bo moduł, tak jak mówiłem, no nie da się, on będzie miał te same ustawienia nie możemy go wywołać z innymi ustawieniami, a tutaj możemy przekazać ustawienia dla każdego takiego obiektu nowe. I jeżeli chcemy zrobić coś 5 razy na stronie z innymi ustawieniami, to wtedy możemy użyć klas zamiast tych modułów. Jak tutaj widać, mogę wywołać coś z innym obiektem, mogę przekazać coś innego potem tej funkcji i to będzie już nowy obiekt. Jeszcze kolejny taki wzorzec, który możemy użyć, to jest wzorzec, gdzie robimy plugin jQuery. I plugin jQuery to też jest dosyć podobna rzecz. Też tworzymy funkcję, ale wywołujemy ją na FM i na obiekcie jQuery. I będziemy mogli tego używać tak samo jak wszystkie funkcje jQuery, czyli będziemy ją mogli wywołać na selektorze. To znaczy, jeżeli na przykład wybierzemy sobie jakiś element typu body, to będziemy mogli napisać kropka i wywołać naszą metodę, którą tu zdefiniujemy. Czyli to bake będziemy mogli wywołać na jakimkolwiek, nie wiem, divie, czy spanie, czy jakimkolwiek. I tak samo tutaj też możemy sobie zdefiniować jakieś ustawienia nasze. To już jest bardzo podobne. Możemy też te ustawienia zdefiniować tak, żeby one były widoczne publicznie. To jest ta różnica, jak sobie zobaczycie, tutaj definiujemy to jako zmienną, która będzie tylko w tej funkcji w środku. A tu jest w ogóle błąd, bo to powinno być var settings, a nie settings, bo tak to będzie właśnie zmienna globalna. A nie, jest var settings, okej, okay, przepraszam. Dobra. W każdym razie tutaj ona będzie tylko wewnątrz, a tutaj będzie można ją wywołać też publicznie. Teraz jeszcze co można zrobić, żeby to było trochę bardziej bezpieczne, to możemy sobie opakować to funkcję jeszcze jedną i wywołać ją od razu z elementem jQuery na dole, tam jak widać, a
Wtedy ona się woła od razu, bo jakby dolar to jest tylko skrót do jQuery, tak? To jest to samo. I teraz jeżeli przekażemy to jQuery od razu wołując tą funkcję, to będziemy mieli dostęp bezpieczny do dolara jako jQuery, ale nie będzie to się gryzło żadnymi innymi bibliotekami. I co nam jeszcze to daje, to jak w tym poprzednim wzorcu modułu, możemy też sobie definiować prywatne funkcje, które nie będą publicznym API, ale będziemy mogli coś tam sobie obliczać. No i teraz pozostaje tylko zrobić coś tak naprawdę, co będzie, co chcemy w tym pluginie. I robimy to na tym elemencie this, bo this to będzie ten selektor, na którym będziemy wywoływać ten plugin. I jeszcze co fajnie jest zrobić, to zwrócić sobie to this, żeby można było robić takie wywołania łańcuchowe. Teraz jak to można teraz tego użyć? No możemy napisać sobie właśnie jakiś tam selektor javascriptowy i napisać bake. Możemy jeszcze potem dołączyć do tego kolejny selektor javascriptowy, kolejną metodę, bo tam właśnie zwróciliśmy this. No i to też jest taki syntactic sugar dla naszych funkcji javascriptowych, bo nie musimy już przekazywać gdzieś selektora, tylko możemy na selektorze coś wywołać. To też jest fajne, żeby zamknąć swój kod w jakiś ustrukturyzowany sposób. I jakby rzeczy, które polecam, żeby przeczytać sobie, żeby ten JavaScript jakoś się znać, to są dwie książki, to jest JavaScript mocne strony i JavaScript wzorce. I tam można znaleźć to, jeszcze więcej, znaczy no może nie dokładnie to, ale podobne wzorce, jeszcze dużo ich więcej. I moim zdaniem to tyle.